Siemano, z tej strony Darcio, witam was widzowie w kolejnym omówieniu chapterów JoJo Lens. Na samym wstępie chciałem zachęcić cię do dodania subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie ósmy chapter pod tytułem Chodźmy obejrzeć luksusowe zegarki. Jest to również dosyć interesujący dzień, ponieważ w momencie nagrywania tego odcinka dostaliśmy oficjalnie pierwszy tom JoJo Lens, który to ma w sobie zawarte cztery pierwsze tomiki, także całkiem nieźle. I tak myślę, że niedługo chociażby dla samej wartości kolekcjonerskiej chciałbym zaopatrzyć się w fizyczną kopię tego tomiku. Ale dobrze, już mniejsza o to, lecimy z omówieniem. Rozdział rozpoczynamy kilka godzin później od znamienitej bitwy w dżungli, kiedy to nasz cały gang czeka na lot powrotny do Domciu i tak w międzyczasie Jodio, jak na prawdziwego czada, jest podrywany przez wiele kobiet. A no, Dragona skutecznie upomina go, że lepiej jest sobie odpuścić, bo jakby do Domciu wracamy za dwie godzinki. Dowiadujemy się również, że Rohan obietnicy dotrzymał i tak policja naszych bohaterów po prostu nie ściga, co skutecznie ułatwia nam sprawę. Do lotu pozostały w przybliżeniu około właśnie te dwie godzinki, dlatego też za namową Paco ekipa udaje się do strefy gastronomicznej. I tak właśnie tutaj w strefie gastronomicznej, chcąc nie chcąc, poznajemy nieco przeszłości Usagiego, który to po skutecznym wkurzeniu Dragony, nazywając go ciągle Pink Chen, zaczął po prostu żebrać o $20, aby no móc sobie coś przekąsić tak na spokojnie w oczekiwaniu. I tak za którąś z kolei próbą Dragona pyta wprost, czy rodzina Usagiego jest naprawdę aż tak biedna, że nie mogą mu dać 20 dolców na jedzonko? Usagi lekko smutny pokrótce streszcza, że w sumie to jego ojciec niegdyś został potrącony przez autobus, co spowodowało owdowienie jego matki, przy czym no utrzymuje się ona obecnie z ubezpieczenia. Dragona oczywiście jak każdy normalny, mający serce gość, daje mu te $20. I ku zaskoczeniu Jodio, Usagi kładzie kawałek magmy na $20 banknocie, aby dokładniej zbadać, jak działa przyciąganie przez nią cennych przedmiotów. I tak po około 4 minutach rozmowy doszli do wniosku, że kamień magmy zapamiętuje poprzedniego właściciela oraz obiekty do niego należące. Dzięki temu po przywiązaniu się do Rohana był w stanie przyciągać do siebie jego rysunki, diamenta czy też po prostu kawior. Z tą różnicą, że kawior zaraz po strawieniu przez kota przestał być własnością Rohana, także no nie został przyciągnięty z powrotem. Chyba jasne. Rozpoczynamy test. Usagi zgniata banknot $20, po czym wyrzuca go na ziemię, aby ten z powrotem do nich powrócił. Lecz niestety pobliski mężczyzna okazał się cwańczy i tym sposobem okradł naszych bohaterów, aby kupić sobie jedzonko. Wtedy też do naszych smutnych towarzyszy powraca Paco ze swoim nowo kupionym napojem, którego to jak na złość wlatuje muszka i naprawdę znam ten ból, przyjacielu. Wściekły Paco szybko składa reklamację oraz zwrot gotówki. Co niezwykle ciekawe, gotówka jaką otrzymał to dokładnie te same $20, co oznacza mniej więcej tyle, że eksperyment po prostu się powiódł. I tak Usagi oczywiście, jak to on, postanawia zrobić coś bardzo w jego stylu i ruszamy do pobliskiego jubilera. Wchodząc oczywiście, cała ekipa jest lekko przestraszona, no bo hej, to przecież pomysł Usagiego, na pewno się coś złego tutaj stanie. No i w sumie to nie mylili się, ponieważ już nas... No i w sumie to się nie mylili, ponieważ już na starcie sprzedawca zaczął ich podejrzewać. Jedynie Dragona okazał się być w miarę trzeźwy umysłowo i udało mu się namówić sprzedawcę, że chcą jedynie poprzemierzać zegarki, pokazując tym samym diamenta i wmawiając, że są oni zamożni. Po czym sprzedawca zabrał ich na zaplecze, gdzie sobie na spokojnie przemierzali różne kosztowne zegareczki, przy czym oczywiście jeden musiał zniknąć, co niestety zauważyła kamera oraz ochroniarz. No i cóż, wracamy do Paco, który został sobie w knajpce razem z Jodio, no i ten czeka sobie na świeżo zamówionego kurczaczka. Przy okazji dostajemy informację, że kurczaki hodowane w górzystych terenach są o wiele lepsze. Ta informacja absolutnie nic nie wniosła do mojego życia, ale wow, ciekawa informacja. Rozdział kończymy Jodio, który wkłada rękę do swojej torby z żarciem i tak... O zgrozo, okazuje się, że w środku znajdują się trzy główki kotów poprzednich dwóch chapterów. Oznacza mniej więcej tyle, że ktoś był ich właścicielem i właśnie przybył odebrać to, co jego. Dobra, ogólnie ten chapter był bardzo luźny. Szczerze powiedziawszy, po tych 5 miesiącach miło jest w końcu przystopować tą akcją na rzecz rozwoju postaci. I tak tutaj dostaliśmy naprawdę przyjemny chapter pokazujący perypetie naszych bohaterów, którzy zaciśniają dopiero co swoje więzi przyjaźni. Ale i tak najlepszą postacią jest tutaj bez wątpienia Usagi. Jakby to, co ten gość wyprawia, to przekracza ludzkie pojęcia. Po prostu świetna, komiczna postać. I tak miał on w tym chapterze naprawdę wiele sobą do zaoferowania, co mnie osobiście
po prostu bardzo raduje. I tak jak myślę o nim, to trochę obawiam się, co on może zrobić w tym sklepie jubilerskim. Został nam zajawiony zupełnie nowy przeciwnik, który to najpewniej był właścicielem tych nieznośnych kotów. No i oczekiwań póki co sobie nie robię, ale mam też lekką nadzieję, że szybko skończymy ten pierwszy dłuższy ark historii i na spokojnie przejdziemy do głębszego odkrywania sekretów lawy, ponieważ wydaje mi się to po prostu najciekawsze. Na dzisiaj to by było na tyle, jeśli chodzi o to omówienie. Zapraszam oczywiście was na mojego Discorda. Słyszymy się za miesiąc w kolejnym chapterze. Bye-o.